Witajcie moi drodzy, to znowu ja, Monika i kanał perfumowy Orient Express. Yy, jeszcze niestety choroba trwa i kaszle bardzo. Yy, mam nadzieję, że nie będę tutaj, wiecie, się dusić kaszlem, jednak specyfiki, które biorę, no jakoś tam pomagają mi, ale, ale może się zdarzyć, że będę kasłać, także przepraszam z góry. Chciałabym po prostu już dokończyć temat piżma bo robiłam już jakiś czas temu, yy, właśnie taki przegląd moich ulubionych zapachów piżmowych. A z piżmem to ja miałam zawsze kłopoty, moi drodzy, i nie mogłam się przekonać do zapachów piżmowych, yy, takich mocnych, zwłaszcza tych yy, z białym piżmem, dlatego że yy, białe piżmo powo powodowało u mnie bóle głowy. No i się zniechęciłam, trzeba, trzeba przyznać, że się zniechęciłam, ale ostatnio, właśnie wracam do perfum piżmowych. I stwierdzam, że bardzo mi się podobają, tylko po prostu to też jest dla Was dobra rada. Jeżeli macie kłopot z jakąś nutą, yy, to mimo wszystko starajcie się czasami przetestować perfumy właśnie z taką nutą, bo może się okazać, że w innym wydaniu, yy, w otoczeniu innych akordów. Ta nuta będzie nie tylko znośna, ale bardzo Wam się spodoba. Tak właśnie było w moim przypadku z pizmem. No i ponieważ y, ten pierwszy film uciął się, y, kiedy mówiłam, już kończyłam recenzować y, właśnie Gucci Memoir Den Odor, czyli wspomnienie zapachu Gucci'ego. Mówi się o tym zapachu, że to jest nisza w mainstreamie. Zdecydowanie jest to zapach y, rumiankowy, jaśminowy, taki pełen siana. Pełen też piżma, siano oczywiście w domyśle, taka sucha łąka w tym sensie, yy, ale ja czuję i nie tylko. Ja na początku, mm, kiedy ten zapach jeszcze dopiero osiada na skórze, czuję gumowe rękawice, a nawet coś więcej. No i teraz pytałyście mnie w komentarzach, film się uciął w momencie, kiedy mówiłaś, że te perfumy pachną, jak. No i teraz pytanie, czy ja mogę to powiedzieć na YouTubie. No właśnie, chyba nie za bardzo. Więc liczę na waszą inteligencję i powiem tak, dla mnie to nie tylko jest gumowa rękawica, ale jeszcze yy, hmm, taki rumiankowy środek antykoncepcyjny. I teraz sami sobie dopowiedzcie, ja oczywiście zwykłam, tak mówić, w formie żartu. Yy, wielu ludzi tym rozśmieszyłam, ale absolutnie nie chcę do tego zapachu zniechęcać. Nie, po prostu ta nuta gumowa jest. Wyraźna dla mnie i nie tylko dla mnie. Oczywiście część osób może tego w ogóle nie czuć, ale po to się prowadzi kanały perfumowe, aby dzielić się subiektywnymi opiniami, skojarzeniami, tak. I nie trzeba chyba bać się wyrażać opinii. No, są osoby, które mają z tym problem, żeby wyrazić opinię, ale myślę, że wtedy to nie ma sensu prowadzić kanału perfumowego, jeżeli ktoś boi się opisać zapach tak, jak on go odbiera. I tak jak on go czuje. Po to oglądamy kanały, aby się dowiedzieć, co ta konkretna osoba myśli o danym zapachu. Ja ten zapach lubię, jak widzicie, nadal go mam, ale nie używam go zbyt często. Muszę mieć po prostu mm, nastrój na ten zapach. To nie jest łatwy zapach. Ale jeżeli ktoś lubi takie nuty sielskie, rumiankowe, piżmowe to może to być ten strzał w dziesiątkę. Ok. Yy, idziemy dalej, moi drodzy. Prosiliście mnie, bo na miniaturce był ten zapach Les Essentiels Mask, czyli Piżmo. To jest francuska marka, która jest bardzo niedroga, bardzo budżetowa. Te perfumy bywają w TK Max za około 25-30 zł. Tak mniej więcej. Może w Polsce troszeczkę drożej. No i pytałyście mnie, bo zobaczyłyście na miniaturce filmu ten zapach, pytałyście mnie, co ja o nim myślę. I jeszcze. Raz sobie zaaplikuję, niech, niech to się stanie. Ojej, opryskałam telefon. Mm, tak. Jest to zapach absolutnie bezpieczny, taki spokojny. Ktoś, myślę, że ktoś powiedziałby o nim, zwłaszcza osoby młode, że czuje tutaj taki vibe, perfum babcinych albo retro. No i tak, mnie ten zapach kojarzy się z innym, słynnym zapachem piżmowym, budżetowym. Teraz nie wiem, jak nazwę tej marki się wymawia, bo to jest amerykańska marka, ale Jovan Mask albo Jovan Mask. Myślę, że Jovan Mask. Wiecie na pewno, które to są perfumy, bo one już są tyle lat na rynku. Y ja, zwłaszcza tutaj w Anglii, spotkałam wielu mężczyzn starszych. Starsze pokolenie y często używa te perfumy Jovan Mask i ten zapach no jest po prostu dla mnie bliźniaczo podobny do Jovan Musk. Natomiast Fragrantika jeszcze podaje, że ten zapach jest podobny do Chanel 5 i do jakich do, i do Le Mans Coty. No nie jest na pewno identyczny jak Chanel 5. Nie, nie 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 nie. Co my tutaj mamy w środku? Już 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 moi drodzy Mamy tutaj pomarańcze, cytrynę, irys, białe kwiaty, róże, mech i piżmo. Pomarańcza, cytryna, irys. Ja tego nie czuję, wiecie, czuję tutaj ten zapach jako po prostu zblendowane na gładką, puszystą masę składniki. Jest to zapach bardzo taki spokojny, kojący, taki, który się też kojarzy z jakąś Pralnią, jak najbardziej, z jakimiś suszącymi się na wietrze e, ubraniami, czy pościelą. Jest bezpieczny, jest niekontrowersyjny, ale dla mnie ma ten vibe retro i nie każdy go polubi. Aczkolwiek jest to zapach, jeśli chodzi o jakość, no to to jest dobry zapach. Tutaj w nim nic nie zgrzyta. Jeżeli ktoś lubi te klimaty Jovan Musk, to za 25-30 zł może kupić ten zapach on daje takie poczucie komfortu i bezpieczeństwa, ale nie jest to nic wielkiego. Na pewno nie. No dobrze, teraz przejdźmy do kolejnego zapachu. On jest również, powiedzmy, w miarę budżetowy. Kosztuje około 120 zł. Tak, no mniej nawet tutaj w Anglii. Też kupiłam go w TK Max, ale możecie go kupić w sklepie mm, Massimo Dutti, jeżeli macie ten sklep gdzieś na podorędziu. Ja nigdy, w sumie chyba nigdy nie byłam w tym sklepie, nie wiem, nie pamiętam, ale na pewno, na pewno nigdy nie testowałam perfum tej marki Massimo Duty. Jest ich sporo. No, i ten zapach kupiłam okazyjnie w TK Maxx i to jest Bohemian Mask, czyli ma piżmo w nazwie. Buteleczka, pudełko bardzo ładne, powiem Wam, jest jeszcze woreczek do tych perfum. Naprawdę robi wrażenie ta butelka. No tak, i co my tutaj mamy? Mamy, mamy. Już momencik. Bohemian Mask. 2019 rok i stworzyła ten zapach Natalie Lorson. Ja już o nim wcześniej mówiłam, więc tylko szybciutko napomknę, że mamy tutaj bergamotę, irys, piżmo, cedr, ambrette i jaśmin. Jest to skład perfum, który zapowiada nam taką woń cielesną. Delikatną, jakby taką prześwietloną, taką niczym prześwietlona klisza. I taki on jest. On jest bardzo delikatny, cielesny, niekontrowersyjny. To jest Unisex. Ten zapach, w tym zapachu wybija się zdecydowanie irys. No i właśnie, piżmo, czuć irys. Ten irys jest troszeczkę tutaj taki ziemisty. Y, ale jeszcze, do, ja tutaj czuję też taki klimat tych lżejszych wersji zapachów Bottega Veneta. Jest w nim coś takiego, jeszcze raz tutaj spryskam rękę. Mm. Tak, jest w nim coś takiego jak wnętrze skórzanej torebki, może zamszowej. Mm. Tak, irys i piżmo tutaj układa się w taki lekko skórzany sposób, ale to wszystko jest, tak jak mówię, delikatne, pastelowe. Na pewno warto się takim zapachem zainteresować, jeżeli lubicie tego typu, tego typu klimaty. Zapach oczywiście mało słodki, raczej wytrawny, lekko skórzany, mocno irysowy, ziemisty. Bardzo ciekawy, taki, który gdzieś tam no, uruchamia skojarzenia z elegancką, właśnie odzieżą jakimiś zamszowymi płaszczami i tak dalej. Polecam. Ciekawy zapach dla obu płci. No i jeszcze jeden zapach. Zanim przedstawię Wam ten mój rarytasik Chanel 1957 z wersji Exclusives. To jest, to jest coś. Nie, nie, nie chciałam powiedzieć, że tamte zapachy są gorsze. Nie, nie, nie. Nie o to chodzi, ale no wiecie. Chanel jednak, Chanel Exclusives to jest coś bardzo dopracowanego, wyjątkowego jednak. Ale jeszcze... Kiedy robiłam tę pier pierwszą część filmu, to zanim zrobiłam dzisiaj, robię tą drugą część filmu o zapachach piżmowych. No to w międzyczasie, tak zwanym, dołączył do mojej kolekcji zapach Toma Forda White Suede, czyli białe, biały zamsz. No i jest to zapach, tak jak mówiłam, na recen robiłam recenzję, więc powiem tylko krótko: to jest zapach, który którego nie planowałam kupować, ale jak go zaczęłam testować, to on mnie po prostu z minuty na minutę zaczął uwodzić. Jest to zapach bardzo oryginalny, jest seksowy, e, zdecydowanie. E, wytrawny, zamszowy, miękki, e, podobny nieco w klimacie do Noa Kacharel, tylko to jest taka Noa Kacharel. Jeżeli znacie Noa Kacharel, to Noa Cacharel to jest taki mleczno-piżmowy hit lat 80 -tych, 90 -tych. Może troszeczkę przesadziłam, może on troszeczkę później powstał. jakoś tak chyba koniec lat 90 tak pamiętam. Nie 80., nie, nie, nie. Natomiast Noa to mleczne piżmo, ale niektórzy czują tam też akordy jakieś takie bandażowe. Natomiast tutaj mamy tą Noa kasharel powiedzmy, że tutaj jest ten trzon Noa kasharel obudowany mm, przyprawami, obudowany właśnie akordami zamszowymi, z takim żywicznym podbiciem. Więc jest to taka Noa kasharel mocniejsza z przytupem. Bardziej skórzana, jednocześnie subtelna, ale też wyrazista. Tak, ten zapach jest ciekawy poprzez to, że jest subtelny, jednocześnie bardzo trwały, bardzo wyrazisty i bardzo charakterny. Na pewno ten zapach nie pozostanie niezauważony. Jest bardzo elegancki, tajemniczy, także tutaj piżmo jest tak, tego piżma jest tak akurat nie za dużo nie tak, aby spowodować ból głowy. Bardzo elegancki zapach. To jest dobra jakość, świetna jakość, powie... jakość, powiedziałabym. Bardzo polecam. No i teraz na koniec ta wisienka na torcie w postaci Chanel 1957 z wersji Exclusives, czyli z tej wersji zapachów butikowych, które nie są dostępne wszędzie. E, w tych mainstreamowych perfumeriach raczej nie są. Chociaż jak byłam w Polsce, to widziałam, że. Bardzo dużo jest z butikowych kolekcji, czy Armeniego, czy Kloi. Hmm, jest sporo, hmm, czy Forda. Jest sporo butikowych zapachów już w polskich perfumeriach, natomiast generalnie, no, jak sama nazwa wskazuje, butikowe zapachy chodziło o to, że pojawiają się one w butikach Chanel tylko niektórych butikach więc są tak jakby, no, takie naprawdę ekskluzywne. I takie są zdecydowanie. To jest kolejny zapach, który poznaję. I powiem Wam, że. Um, oj, zapomniałam wziąć ze sobą tutaj zapachu, który recenzowałam w pierwszej części, czyli Essence Narciso Rodriguez. Zapach wycofany, piżmowy, który stworzył Alberto Morillas w tej takiej kosmicznej butelce. I, i ktoś tam w komentarzach, znaczy wiele osób pisało, że. Ojej, jaka szkoda, że ten zapach jest wycofany. Essence Narciso Rodriguez. Y Wiele osób mi pisało, że jaka szkoda, że ten zapach jest wycofany. To jest tak cudowny zapach. Tak. Essence Narciso Rodriguez to był, jest cudowny zapach, unikat, taki mm, no arcy-subtelny, bardzo kobiecy, niczym czysta kobieca skóra. No i teraz powiem Wam, mam dobrą wiadomość i niedobrą wiadomość jednocześnie dla tych osób, które tęsknią za Narciso Rodriguez Essence. Moi drodzy, tutaj znajdziecie właśnie Echo Narciso Rodriguez Essence. Powiem więcej, właśnie z turbodoładowaniem. Tutaj będzie tego więcej. I na mojej skórze Narciso Rodriguez jest tak średnio trwały, 4 godziny go czuję, natomiast ten zapach jest bardzo trwały. I jak wieść niesie, mamy tutaj, moi drodzy, 7 rodzajów piżma, ale dominuje białe piżmo. No i o co chodzi z tą, z tą nazwą? Co ona mówi? 1957, dlaczego taka nazwa? Ten zapach powstał w 2019 roku. Stworzył go Olivier Polsch. No i tak, mm, o co chodzi z 57? Jest to rok debutu Gabrieli Chanel w Nowym Jorku. No i też mm, nazwa jej butiku w Nowym Jorku to właśnie 57 i tam też w Nowym Jorku ona święciła triumfy była nagradzana za szczególną kreatywność, jeśli chodzi o modę. Dlatego ten zapach nosi nazwę 1957 i miał być uosobieniem takiego triumfu Gabrieli Chanel, yy, uosobieniem nowoczesności, bo w, tamtym, w tamtych czasach robiła ona nowoczesną modę, tak to nazwijmy. Wiemy o tym, że ona naprawdę bardzo tą modę zrewolucjonizowała, zdecydowanie. Yy, no i właśnie yy, ten zapach ma być takim pomostem. Z lat powiedzmy tych 50., -tych, 60. -tych, do nowoczesności, miał łączyć tego ducha nowoczesności, elegancji z naszymi współczesnymi czasami i taka, takie było założenie. Jak założenie zostało zrealizowane, bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Jest to ten, chyba najbardziej subtelny zapach y, z tej wersji Exclusives, chociaż jeszcze jest y, gardenia, której nie znam, nigdy nie udało mi się poznać to tam też chyba jest duża subtelność, tak jak czytałam i słuchałam, bo większość zapachów z linii butikowej Chanel to są raczej takie mocne, mocne kreacje, mocne zapachy, treściwe, intensywne. Tutaj mamy zapach, który mnie się kojarzy też tak jak u, w Narciso Rodriguez Essence, z czystą skórą, z takim praniem, które gdzieś tam na wietrze nam pięknie pachnie. Ale tutaj jest coś więcej. Tu jest taka jakby laboratoryjna, laboratoryjna taka sterylność, ale w takim najlepszym tego słowa znaczeniu. Nie w znaczeniu, wiecie, jakichś tam zapachów bandażowych, szpitalo szpitalnych. Nie, nie, nie. Absolutnie. Tu jest taka laboratoryjna czystość. Taka, taki wręcz, ten zapach jest wręcz idealny. On jest taki dopracowany. On jest taki arcy-subtelny. Dopracowany, to jest taka absolutnie dopracowana w 200% wizja zapachu nowoczesnego, unisexowego, z ogromną klasą, z ogromną elegancją, który jest dosyć abstrakcyjny, no bo on pachnie czym on pachnie. No właśnie, czym on pachnie? No właściwie to jest to, ten duch Chanel tutaj jest bardzo wyraźny, bo tak jak pamiętacie pewnie, Chanel 5. Ten y, rewolucyjny zapach, najsłynniejszy zapach świata, miał pachnieć kobietą, miał pachnieć elegancją i użyto tam, aby to zrealizować, między innymi, rewolucyjnych wtedy aldehydów. Natomiast tutaj mamy również coś, co ma pachnieć <laughs> klasą, elegancją, <laughs> nowoczesnością. Ja, jak w ten zapach się wąchuję. To mam wrażenie, jakbym też wąchała jakieś, wiecie, kryształy, szkło. Coś mi tutaj pobrzmiewa, właśnie takim, <laughs> takimi mm, szklanymi budynkami szkłem w ogóle. Mimo, że <laughs> powiecie mi, że szkło nie pachnie. No właśnie, szkło niby nie pachnie, ale to jest taki jakby zapach idealnie czystego szkła jednocześnie czystej, zmysłowej skóry i elegancji. Dosyć abstrakcyjny zapach, ale jakże piękny. To teraz czas powiedzieć, co jest w środku. Tak jak powiedziałam, wieść niesie, że mamy tutaj siedem rodzajów piżma. <laughs> Białe piżmo, aldehydy, bergamotka, różowy pieprz, kolendra, kwiat pomarańczy, jaśmin, irys, cedr, miód, wanilia i drzewo kaszmirowe. Ten zapach jest wytrawny. Ale, właśnie ten dodatek, taki bardzo delikatny dodatek w nutach bazy miodu i wanili, ale wszystko jest tak tyci, tyci. Wszystko jest takie. Mm, naprawdę. Mm, ma, mały dodatek jest tutaj wanili i miodu. Taka kapka. Taka kapka, która tylko gdzieś tam w domyśle ten zapach delikatnie mm, osładza, ale ten zapach absolutnie nie jest słodki. On jest bardzo wysmakowany. Bardzo elegancki, bardzo piękny. To jest zapach, który no jest taką, jest czymś, czymś, co można kontemplować, rozgryzać, czym naprawdę można się cieszyć. Najwyższa jakość i naprawdę świetny koncept. Tutaj właśnie piżmo zostało naprawdę podniesione do, do siódmej potęgi i jest potęga w tym zapachu. Ale jaka to jest potęga? To jest potęga. Delikatności, subtelności i abstrakcji. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Obyło się bez kaszlu, yy, i niedługo już będę recenzować dla Was inne zapachy z linii butikowej Chanel, ale jeszcze pewien klasyk od Berbery, do którego kiedyś nie mogłam się przekonać, a teraz, po latach, przetestowałam i jest miłość. Także zapraszam niedługo na kolejne filmy. Życzę Wam dużo zdrowia. I do usłyszenia.